Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiem o kulisach przerwanej przez Polskę w sierpniu 1939 roku mobilizacji powszechnej. Odpowiem na pytanie, jaki to miało wpływ na wynik naszej wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku. Było południe 29 sierpnia 1939 roku, gdy w Pałacu Rady Ministrów przy krakowskim przedmieściu w Warszawie zaczynało się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Dla członków rządu agresja Niemiec na Polskę była już kwestią czasu. Ten scenariusz potwierdzały zresztą. Meldunki polskiego wywiadu, które mówiły o zmasowanej koncentracji jednostek niemieckiego Wehrmachtu przy granicy z Polską. W zaistniałej sytuacji Polska jedyne co mogła jeszcze zrobić, to podjąć wszelkie działania, które wydawały się konieczne w obliczu nieuchronnej agresji. I właśnie temu tematowi poświęcone było tamto nadzwyczajne posiedzenie rządu. Zaczęło się od wystąpienia ministra spraw zagranicznych Józefa Beka. Szef polskiej dyplomacji bardzo szczegółowo przedstawił aktualne położenie międzynarodowe Polski, podkreślając na koniec, że jedyne co Polska może zrobić w zaistniałej sytuacji, to podjąć walkę z Niemcami, gdy zostanie przez nich zaatakowana. Po wystąpieniu Beka zaczęła się gorąca dyskusja na temat możliwych jeszcze do podjęcia działań. W trakcie tej dyskusji zapadła decyzja o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej. Ustalono również, że obwieszczenia o mobilizacji powszechnej, sygnowane przez prezydenta Ignacego Mościckiego, ukażą się już za kilka godzin. Ta decyzja nie mogła nikogo dziwić, bo w kręgach rządowych o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej mówiono już od kilku dni, a poza tym ta decyzja wydawała się być naturalną konsekwencją wcześniejszych posunięć, jakich dokonała Polska. W marcu 1939 roku polskie władze zarządziły uruchomienie mobilizacji niejawnej, która prowadzona była w tak zwanym systemie kartkowym. Jednak w kwietniu 1939 roku, po tym jak Wielka Brytania udzieliła Polsce gwarancji na wypadek wojny z Niemcami, tą mobilizację niejawną przerwano. Powrócono do niej dopiero w połowie sierpnia 1939 roku. Jednak realizacja mobilizacji niejawnej nie przebiegała zgodnie z planem. Liczono więc, że ogłoszenie mobilizacji powszechnej radykalnie zmieni tą sytuację. O decyzji polskiego rządu natychmiast poinformowano ambasadorów Francji Leona Noela i Wielkiej Brytanii Howarda Kenarda. Osobiście zrobił to wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, który... Zaprosił obu dyplomatów do siebie. Gdy Szembek zakomunikował tę decyzję obu ambasadorom, zaczęli podkreślać, że decyzja o mobilizacji powszechnej jest aktem przedwczesnym, który zachęca tylko Hitlera do agresji. I to w sytuacji, gdy trwają brytyjsko-niemieckie rozmowy, w trakcie których Adolf Hitler ma poinformować stronę brytyjską o tym, czy byłby w stanie podjąć pertraktację z Polską. W związku z tymi faktami, Noel i Kennard zażądali przerwania realizacji decyzji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej. Jan Szembek w odpowiedzi poinformował ich o tym, że przekaże ich żądanie swojemu szefowi, ministrowi Józefowi Beckowi. Gdy Noel i Kennard opuścili gabinet Szembeka, Postanowili nie tracić czasu. Wbrew przyjętym w dyplomacji zasadom, wtargnęli do sekretariatu ministra Józefa Beka i zażądali natychmiastowego spotkania z nim. I do takiego spotkania doszło. Noel i Kennard zażądali od Beka, aby wstrzymana została decyzja o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej. Kennard podkreślał, że Plakaty mobilizacyjne są aktem politycznym, który przyspieszy tylko wojnę z Niemcami. W podobnym tonie wypowiadał się ambasador Francji Leon Noel. Minister Józef Beck usiłował wytłumaczyć obu ambasadorom, że polska armia nie ma już innych środków dla wzmocnienia swojego pogotowia, jak tylko ogłoszenie mobilizacji powszechnej. Beck podkreślał również, że prowadzona do tej pory mobilizacja niejawna w systemie kartkowym wyczerpała się i koniecznym jest uruchomienie mobilizacji powszechnej. Pomiędzy stronami wywiązała się gorąca dyskusja. Obie z nich przerzucały się argumentami. Ta dyskusja, im dłużej trwała, tym bardziej wydawała się być jałową. Jednak w pewnym momencie tej dyskusji obaj ambasadorowie już nieco spokojniejszym tonem zapytali Beka, czy polskie władze byłyby w stanie przesunąć realizację tej decyzji co najmniej o kilka godzin. Bek w odpowiedzi poinformował ich, że musi w tej sprawie skonsultować się ze sztabem generalnym. Podkreślił jednak, że jeśli polskie władze wstrzymałyby realizację decyzji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej, a Niemcy zaatakowałyby Polskę, to na placu boju zabraknie nam co najmniej 10 dywizji. O ile akcja podjęta przez ambasadorów Leona Noela i Howarda Kennarda mieściła się jeszcze jakoś w granicach dyplomacji, o tyle znacznie dalej posunęli się szefowie francuskiej i brytyjskiej misji wojskowej w Warszawie, czyli generał Louis Faurie i generał Adrian Carton de Viard. Co ciekawe, obaj generałowie dobrze znali Polskę i uchodzili za jej przyjaciół. Generał Louis Faurie już w 1919 roku został szefem francuskiej misji wojskowej w Warszawie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był doradcą w polskim sztabie generalnym, a po jej zakończeniu wykładowcą w Warszawskiej Szkole Wojennej. W 1928 roku opuścił Polskę i wyjechał do Francji. Ponownie został szefem francuskiej misji wojskowej w Warszawie 23 sierpnia 1939 roku. Z kolei generał Adrian Carton de Wiart również był szefem brytyjskiej misji wojskowej już w 1919 roku. To stanowisko pełnił do 1924 roku. Następnie pozostał w Polsce. Mówiło się, że Dewiart jest rezydentem brytyjskiego wywiadu. W lecie 1939 roku generał Dewiart ponownie został szefem brytyjskiej misji wojskowej w Warszawie. Obaj generałowie dobrze więc znali Polskę i wydawało się, że wiedzą, co jest w jej interesie. Generałowie Fori i Dewiart postanowili udać się do szefa sztabu generalnego, generała Wacława Stachewicza, gdy się u niego pojawili, zaprotestowali przeciwko decyzji polskiego rządu o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej, zaczęli domagać się. Natychmiastowego przerwania realizacji tej decyzji. Wywiązała się gorączkowa dyskusja, ale ta dyskusja również do niczego nie doprowadziła, ponieważ obie strony pozostawały przy swoich stanowiskach. Tak naprawdę akcja generała Foriego i Dewiarta została zainspirowana przez ambasadorów Noela i Kenarda, którzy uznali, że presja Jaką mogą wywrzeć obaj generałowie na polskie władze wojskowe, może zostać zinterpretowana jako wyraz troski francuskich i brytyjskich wojskowych, a nie oficjalne stanowisko Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie podjętej przez polski rząd decyzji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej. Te brytyjskie i francuskie naciski bardzo szybko przyniosły Rezultat najmniej odporny na te naciski okazał się marszałek Edward Śmigły-Rydz, który w rozmowie z ministrem Józefem Beckiem poinformował go, że wprawdzie polskie władze podjęły decyzję o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej, która musi zostać rozplakatowana, ale wcale nie oznacza to tego, że musi ona zostać natychmiast wykonana. W ten właśnie sposób marszałek Śmigły-Rydz podjął arbitralną decyzję o przesunięciu terminu realizacji decyzji o mobilizacji powszechnej o jeden dzień. Rydz-Śmigły postanowił również osobiście poinformować stronę brytyjską i francuską o swojej decyzji, podkreślając przy tym, że żywi wielką nadzieję na to, że Francja i Wielka Brytania docenią ten gest polskich władz. W ten właśnie sposób wstrzymano realizację decyzji o mobilizacji powszechnej, jaką podjął polski rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 1939 roku. Powróciliśmy do realizacji tej decyzji. 30 sierpnia 1939 roku. Ale tak naprawdę zaczęliśmy realizować mobilizację powszechną dopiero 31 sierpnia 1939 roku. Rodzi się więc pytanie, czy wstrzymanie realizacji decyzji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej miało wpływ na wynik naszej wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku. W tej sprawie polscy historycy od lat toczą zażarte spory. Wielu z nich podkreśla jednak, że polskie plany mobilizacyjne, jakimi dysponowaliśmy w sierpniu 1939 roku, miały poważne mankamenty. Podkreślają, że o ile zachodnie armie Mogły osiągnąć znaczącą gotowość bojową już w wyniku mobilizacji niejawnej. O tyle polska armia tą gotowość bojową mogła osiągnąć dopiero w wyniku mobilizacji powszechnej. Tej jednak w sierpniu 1939 roku nie przeprowadziliśmy. Aby przeprowadzić mobilizację powszechną, potrzebne były jeszcze dobre plany transportów kolejowych, które wówczas były elementem planów mobilizacyjnych. Tych również w sierpniu 1939 roku nie mieliśmy. W praktyce było tak, że wiele polskich jednostek, które znajdowały się w odległości jednego dnia marszu od granicy z Niemcami, były tam wiezione przez kilka dni. To w znaczący sposób ograniczyło Możliwości koncentracji polskich sił zbrojnych, a następnie ich rozwinięcia w sytuacji agresji nieprzyjaciela. Ale opóźnienia w transportach kolejowych polskich jednostek miały też wpływ na termin ogłoszenia mobilizacji powszechnej, która powinna zostać ogłoszona dopiero wówczas, gdy transporty z mobilizacji niejawnej. Dotarły do rejonów wywiadowczych. Z tych właśnie powodów przesunięcie terminu realizacji mobilizacji powszechnej o kilkanaście godzin w bardzo znaczący sposób zmniejszyło możliwości bojowe Polski w sytuacji, gdy agresja Niemiec była już nieunikniona. W następnym moim filmie opowiem o tym, dlaczego Francja i Wielka Brytania nie udzieliły Polsce we wrześniu 1939 roku realnej pomocy. Odpowiem na pytanie, dlaczego tak się stało. Ten film zatytułowałem Wielki blef aliantów. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję wam za wsparcie jak również za liczne komentarze jakie umieszczacie pod moimi filmami. Gorąco zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje dotyczące możliwości wsparcia mojego kanału znajdują się w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, jeśli podobał się wam mój film Proszę o udostępnienie go znajomym i kliknięcie subskrybuj.